Witajcie. Wreszcie jakaś normalna pogoda. Tak, bo cały czas wiecie, jak to jest, pada i leje i w ogóle ani wyjść nie ma jak. I tak dalej, ale nie o tym. Słuchajcie, dosyć dziwna sytuacja się zdarzyła. Mianowicie rzecz rozbija się o wydane oświadczenie, czy może jakąś publikację, w tej chwili nie pamiętam, ale sprawdzimy to dokładniej. Mianowicie pan profesor Marx z Geologicznego Polskiego Instytutu Geologicznego wydał takie oświadczenie, opinię, artykuł na temat zmian klimatycznych. No i oczywiście cała masa gadających głów doszła do wniosku, że to tak być nie może, że jakim prawem, że to nieprawda i tak dalej. Że klimat się strasznie ociepla i w ogóle, że wszyscy zginiemy i planeta się pali. Więc profesor wykazał dowody na to, że mamy klimat umiarkowany, zmienny, że wahania klimatu są od zawsze, że ostatnie takie ocieplenie, ja już nie będę przytaczał historycznie, ale tam po prostu, że kwestia była średniowiecza, kiedy było duże bardzo ocieplenie klimatu i polega to na takiej sinusoidzie, czyli raz ten klimat się ociepla, a raz się ochładza, ale to są wahania całkowicie naturalne i tak jak sama nazwa wskazuje, że my w tej części Europy znajdujemy się w klimacie umiarkowanym, zmiennym, to też profesor był łaskaw to udowodnić. Na co wszystkie gadające głowy podniosły raban, że jak to możliwe, a sam Instytut Geologiczny odcina się od pracy profesora. Byłem uprzejmy zadzwonić do Instytutu i poprosić o rozmowę z rzecznikiem tegoż. No i się okazało, że co? Że pan rzecznik nie jest w stanie niestety mi odpowiedzieć na żadne z moich pytań. Nie jest w stanie też ustosunkować się w jakikolwiek sposób do badań, wypowiedzi pana profesora Marxa. I poprosił mnie o to, żebym napisał te swoje pytania, zawarł w formie mailowej. Na moje pytanie, czy otrzymam odpowiedź w interesującej mnie kwestii i temacie, pan rzecznik był uprzejmy powiedzieć, że on nie wie. I co się dzieje? Co tutaj mamy? Mamy oczywiście sytuację, w której jak zwykle w takich dziwnych sprawach nie wiadomo o co chodzi, czyli chodzi o kasę. Ktoś za to bierze grube pieniądze, ktoś za to płaci grube pieniądze i jeżeli stwierdził, że klimat się ociepla, to znaczy, że ma się ocieplać. Nawet jakby było to wbrew klimatowi i klimat sam osobiście by się nie zgadzał. To skoro mądre głowy gadające powiedziały i oczywiście pieniądze tych, którzy za to płacą, powiedziały, że klimat się ociepla, to niech się klimat nie wtrąca, tylko się ociepla. Słuchajcie, do tego doszło, że to staje się wszystko paranoją. I powinniśmy z tym coś zrobić. Bardzo wielu youtuberów zauważyłem, że mówi na ten temat głośno. Pokazują, że te sytuacje są niezdrowe i w ogóle, że to wszystko idzie w złym kierunku, że to nie tędy droga, no ale cóż my możemy zrobić? Cóż my możemy zrobić, moi drodzy? Jedyne co, to albo ignorować, albo się mocno przeciwstawić tym chorym wynaturzeniom. Trudno nawet słowa jakieś znaleźć,
ubrać to w jakiekolwiek rozsądne słowa. W każdym razie widzicie, co tu się dzieje. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Dzisiaj taki krótki filmik, ponieważ nie chcę się rozgadywać na ten temat. Chcę, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Żadne media wam tego nie powiedzą, żadne radio, żadna telewizja. To trzeba po prostu szukać informacji, którymi jesteście zainteresowani. I tyle, bo nie znajdziemy tego nigdzie. Nikt nam o tym nie powie. Ktoś za to, mówię, płaci potężne pieniądze, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, żeby to było cicho. Co więcej, jeszcze wam powiem tylko tyle, że znalazłem informacje dotyczące tego klimatu, o który się zrobił taki straszny raban, że ludzie ze świata nauki, i to nie z Europy, z Polski, nie, ze świata, ze wszystkich stron świata mówią właśnie o tym, że coś takiego jak ocieplenie klimatu nie istnieje. Wśród tych ludzi, naukowców, profesorów, ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie w temacie, poparte badaniami, są również nobliści. I oni również mówią, że coś takiego jak ocieplenie klimatu nie istnieje. Także naprawdę nie ma się czego obawiać. Mówię to do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak się zachować. Są wystraszeni, bo mówię, no, w telewizorach mówią różne rzeczy. W tej chwili w radiu też nie będziemy mieli żadnych rzetelnych informacji. To wszystko jest takie po prostu zbieranina nie wiadomo czego, taka mama łyga. Ani to wysłuchać, ani to wyłączyć. Po prostu nie wiadomo. Tak mamy w tej chwili taką sytuację w kraju. I nie tylko w kraju, ale i na świecie. Musimy to pogonić. I tu jeszcze się odezwę do ludzi, którzy mówią, nie głosujmy. Do ludzi, którzy mówią, że PO i PiS jest takie samo. To już jest dobrze. Dlatego, że ci sami ludzie jeszcze przed chwilą mówili, że PiS to zło. Dzisiaj mówią, że PO i PiS to jest to samo. Czyli już jest jakiś postęp, coś się dzieje. Coś tam po prostu, ja wiem, że to nie wypada i tak dalej. Kiedy się myślało w ten sposób, tak nagle zmienić front i tak nagle popatrzeć na to, że rzeczywiście, cholera, ci, co mówili wcześniej o tym, to mieli rację. Ale nie, w porządku. Jeżeli tak chcecie, tak róbcie. Ale słuchajcie, rzecz jest w tym, że nawet jeśli nie będziemy głosowali na nikogo, wyobraźmy sobie na przykład, że 90% uprawnionych do głosowania nie głosuje, a tylko 10, to te 10 wybierze tych wszystkich ludzi, którzy będą decydować o nas i za nas. A to jest raczej głupie, żeby dopuścić do władzy ludzi, którzy mają za nas decydować, i to jest tak, jak kiedyś było nic o nas, bez nas. To tu właśnie byłaby sytuacja wszystko o nas, bez nas. I do tego nie możemy dopuścić. Naprawdę, bo oni, tutaj jest, ten system demokratyczny jest tak skonstruowany, że bez względu na to, co się wydarzy, to jeśli nie zagłosujesz, to twoja sprawa. A my zrobimy swoje. Więc tu zostaje tylko jedna, jedyna rzecz. Zagłosuj i wyrzuć pajaców z polityki. Przede wszystkim mam nadzieję, że dobrze wiecie, co się stało po wyborach jesiennych. Wszyscy krzyczeli o czymś tam, jakiejś miłości, jakiejś Polsce, że paliwo 5,19 zł i tak, takie pierdoły, wiecie, no, makaron na uszy, po prostu jak dla małolatów. No i się ludzie dali nabrać na te wszystkie po prostu frazesy, po czym dorwali się do władzy i co zrobili? O paliwie nic nie słychać, 100 konkretów wyszło po prostu na stok PIN. I co? I nic z tego nie będzie. Jedyne co, po prostu nagle się dowiadujemy, że bitwa pod Grunwaldem nie istniała, bo przyszła jakaś baba i mówi, że taki będzie program, że Pilecki to nie wiadomo w ogóle, kto to był. Nie mamy bohaterów, znika bitwa pod Kirchholmem, wszystkie najważniejsze zwycięstwa oręża polskiego będziemy znowu czcili z całym szacunkiem dla poległych, ale wyłącznie przegrane bitwy.
a historia polsko-niemiecka będzie napisana od nowa. Czyli w sumie tam coś było, ale się pokłócili i to był konflikt. Nie było żadnej wojny, nikt nas nikogo nie po prostu się pokłócili, był konflikt. A potem wyrosną takie nic, mamałygi takie. Nieświadome absolutnie niczego, sterowane roboty. Patrzcie, widzicie? Ta trawa jest czerwona. Tak, tak, jest czerwona. To nie są drzewa, to są samochody. Tak, tak, to są samochody. Ptaków nie ma, to są jakieś tam wielbłądy. I tak będą po prostu to wszystko obracać, a jeśli nie ochronimy swoich dzieci i wnuków, to po prostu pójdą na pożarcie. Takie mięso armatnie. Cześć.